na stały brawa. Myślę, że kończymy, tak? To dobry czas, aby może jeszcze nie skończyć, ale żeby tą pierwszą część naszego spotkania troszkę już pożegnać. I no właśnie, czy są jakieś pytania z sali? Wszystko jasne w tym roku. Może jakieś prośby poetyckie o wykonanie autorskie, które ja się wiesz. Staram skonstruować jakieś trudne pytanie. Nie musi być trudne. Trudne to nie ma szans na odpowiedź. To lepiej proste. Ale właśnie, bo lubię patrzeć, jak się ci męczą. Autorzy męczą. Po pierwsze, nie to mogą, znaczy, nie może panu głosu nie mogą zrozumieć, o co chodzi, a nie wypada im powiedzieć, że pytanie jest głupie. Bo nie, otóż, czy nie zastanawiał się pan nad tym, żeby się kiedyś rozstać z literackością? Bo to, jak słyszę pana Ireneusza, pana to wszystko obraca się w takim zaklętym kręgu literackości. Orbis interior. Profesorowie, adiunkci, dysertacje, a jeżeli jest jakiś sens w tym, co starałem się usłyszeć, to ten sens to jest wtedy, kiedy się wykracza poza ten zaklęty krąg literatury. Ale to w antropologii kultury to jest orbis interior, czyli każdy coś takiego ma, łącznie z introspekcją wątrożką. Ja pytam autora o odpowiedź, czy nie ma takiej pokusy, żeby machnąć ręką na to, co jest lub będzie literaturą literacką, a napisać coś innego. Wie pan co, to miał pan rację. Żaden dało się panu bardzo trudne pytanie zadać, faktycznie. Gratuluję. Teraz muszę, tak co pan dokładnie zarysował pan scenariusz mojego wystąpienia, teraz muszę jakoś to rozwiązać ten dylemat, który mi pan na szyję zarzucił. Gratuluję, dziękuję. Wie pan, tak? Nie, bo jakbym nie chciał uciekać erudycji akademicką. Ja teraz sobie uświadomiłem, że dawno temu miałem taki spór z Marcinem Świetlickim, bardzo dawno, w 90-tych latach, na temat fałszu, nieliterackości, jak się pisze wiersze. Nazwałem ten fałszowanie pozycji literackiej, znaczy antyliterackiej, antyliterackości, o charyzmem, co ostatnio ktoś mi wytknął, że to było niedoczytanie Ohary i tak dalej, i tak dalej. Nieważne o termin. Miałem takie wrażenie, że jest taka pokusa w twórcach wszystkich nas, i w tym pytaniu pana ta intencja też dla mnie mieszka, że będziemy nagle literaturą uprawiać nieliteracką. No jakby, czyli jak? Jakoś poza literackością, nie będziemy literacy, będziemy pisać językiem, który jest językiem nieułożonym. No nie wiem, jakoś nie umiem tego nawet opisać. I teraz moim zdaniem, kiedy w tych takich marzeniach poetów lat 90. było to, żeby być naturalnym, czyli jakby nie pisać wierszy, tylko ścierać, przepraszam, cytuję wiersz, gówno ze schodów Muzeum Narodowego, no to jest wierszu napisane i to jest literackie strasznie. Natomiast pokazuje, że nie chce być literacki, że ta literatura jest nie tylko, że gówno na schodach Muzeum Narodowego napisane wiersze. No to jest moim zdaniem bardzo piękna metafora i tyle, ale dalej pozostaje to w konwencji literatury. Nie ma ucieczki, przepraszam, że zabrzmi jak herezja. Dla mnie w tym pytaniu jest haczyk, dlatego że ja uważam, że nie ma ucieczki przed literackością. Czy to będzie na akademii, czy to będzie nie na akademii, jak się tworzy literaturę, jakiejkolwiek jej formę, to się jest literacki. Kropka. Tu nie widzę możliwości jakby innej odpowiedzi. Tak. To bardzo dobrze. To
porządku. Dziękuję. No, ja nie... się bałem, że zwieje pan z widelcem. Nie, że gdzieś ucieknę. To był pewien podstęp. Po prostu ja odmawiam jakichkolwiek innych kompetencji literatorów. Oprócz tego, że są składaczami słów w jakimś porządku, który zadawala mnie przy słuchaniu. I koniec na tym. To znaczy, dziękuję. Odbieram jakiekolwiek inne znaczenie. No, jeśli można, to ja oczywiście tutaj już podpadnę zupełnie profesorowi Makarewiczowi, ale dzisiaj czytałam książkę Literatura jako trop rzeczywistości. Książkę cytowaną z kolei w książce pod tytułem Powrót do świata. I widać, że to dręczy tych gwiazdorów takich z Instytutu Badań Literackich. Z jednej strony mamy dogmat poststrukturalistyczny, jakobyśmy byli zamknięci tylko w świecie słów, system autopoetyczny, tam konstruktywiści tutaj widzą, a z drugiej strony chcą nawet ci gwiazdorzy dotknąć właśnie tajemnicy, no to się pisze o doświadczeniu, o jakiejś poetyce doświadczenia mistycznego, ten Przerembel to byłby świetny przykład epifanii poetyckiej i tutaj znowu gwiazdą nad gwiazdami Ryszard Nycz twierdzi, że gdzieś tam jeszcze przed nowożytnością to można było liczyć, że absolut, gdzieś transcendencja prześwieca przez motyw literacki, a potem już, kiedy następuje odczarowanie świata, to tajemnicą jest rzecz sama w sobie. Więc rzeczywiście krążą koło tego badacze literatury. Tylko ja się pytam, dlaczego nas pozbawiać realności naszej egzystencji w tym, co robimy. To gadanie i to uprawianie takiej quasi nauki, bo przecież w gruncie rzeczy to jest rodzaj, nie wiem, zabawy, stylu życia. Przecież to nie jest taka nauka jak chemia, tylko to jest właściwie jakiś rodzaj przeżywania egzystencji, filozofowania. Dopatruje się w tym też swego rodzaju działalności poznawczej, jakiejś próby dotknięcia tajemnicy, przemijania. To jest banalne, kiedy się ma 20 lat, ale w pewnym momencie to jest naprawdę takie zadziwienie, że o, to mnie dotyczy. Więc wydaje mi się, że to rzeczywiście tutaj może pan profesor ma rację, że my się tak zamykamy, ale to jest właśnie życie, to zamknięcie się w świecie znaczy. Ale ta literatura nie musi być interdyscyplinarnym opisem człowieka. Nie, no to w ogóle dlaczego no właśnie, człowieka, dlaczego nie Boga, dlaczego no nie bytu, dokładnie. Dlaczego no nie świata? No właśnie mówię, że nie musi. Nie musi, nie ma takiej potrzeby. No ten ostatni wiersz to był przecież i nie literacki, i literacki zarazem. I miarą wielkości poety jest głębia jego wrażliwości, a nie literatura jakaś tam. Straszny banał. Banał. Ja się nie pytam o wrażliwość jakiegoś pana, czy jego filozofię, tylko pytam o to, co jest zrobione w języku. Amen. Literatura jest językiem. Koniec. W myśli. Wypowiedzią jest. Zapisanym faktem. Czego innego wymagam od filozofów, a czego innego od poetów? Chociaż Platon kiedyś chciał wypędzić poetów z państwa. Zgadza się. Miał rację. No, nie. Ówcześni poeci to było trochę coś innego niż teraz. Ja marzę o poetach, którzy nie byliby tymi, których nazywano poetami w czasach Platona. Tacy nie wiem, PR-owcy, gdyby to przełożyć na nasz język. Jak to ornamentatorzy, bo chyba to był to coś, co Herbert to nazywał, to podejście, ale, o którym tam mówi. Ale też jest ta... To jest nie fair, ja już odłączam teraz mikrofon, bo rozmawiamy, teraz nie wiem. Ale używanie na przykład tautologii utworach poetyckich też miał inne znaczenie, przecież te 2000 lat temu, 1000 lat temu, a teraz. To też jest kwestia tego, jak dekodujemy, prawda, kwestie derywatów, które wektory między znakiem a symbolem się zmieniają z czasem. No, tam jechał do sensu. Sensybiliści, ja uważam, że mieli rację.
kiedy mówili o tym, że literatura polska rozwija się do Bachi, prawda? I potem po Bachu. Bo to rzeczywiście jest taki pomijany moment, bardzo ważny dla rozwoju literatury polskiej jako gry językowej. Bacha ze względu na swoje pochodzenie, na tę sytuację, w jakiej wtedy funkcjonował, no to jest taka specyficzna epoka. Tylko, że wiecie co, to Państwo, to nie jest takie proste, bo w zasadzie jak się na przepraszam, przechodzę na pozycję historyczno-literacką teraz troszkę, bo jakby... No jest Pan profesor. Kim jest Bacha? No, Bacha jest kaznodzieją. A tak naprawdę jest jeszcze poza tym, że jest kaznodzieją, to jest misjonarzem trochę kulturowej dziczy. Tak. Bo on ma chrystianizować może nie pogańskim kraju Rzeczpospolitej, ale no, ludzi, prawie jak najniżej schodzą. W związku z tym celem Bachi jest, tak mnie się wydaje, jak rozumiem ten zabieg, jest cel jest jasno postawiony, obudzić sumienia ludzi, żeby oni wystraszyli się, że umrą, jak dobry kaznodzieja, i żeby wystraszywszy się tego, że nastąpi